No i właśnie trwają ostatnie przygotowania. Za chwilę się będzie działo. Od tej strony tu jest Kamil. Tu jest Królik. Tu jest Andrzej. A tam jest Marcin. Szykujemy się, bo za chwilę wejście do fajnej dziury. To będzie sztolnia Złotych Wołów. Miejsce o tyle ciekawe, że sztolnia zawalona jest z dwóch stron, a my będziemy wchodzić szybem technicznym. Jaki to szyb jest? Rewizyjna studzienka. Rewizyjna. O, studzienka rewizyjna. Także będzie się działo. Wejście dosyć trudne. Tu niestety trzeba odrobinę technik linowych. Później zobaczycie, jak to wygląda na nieco głębiej. W środku lasu. Co w tej sztolni wydobywali? Chyba żelazo i ołów. Właśnie, później, to jakieś metaliczne były jeszcze rzeczy starsze. Tak, a później była jako woda. Wodna dla Sobiecina. Także będzie się działo. Do zobaczenia za chwilę. Technicy mówię, ale zobaczcie. Waga na nogi. Jak wygląda przygotowanie do drzewa przymocowane. Lina. Tak jak mówię, tutaj żadnego szału nie ma tak naprawdę, ale jednak mimo wszystko dobrze jest być zabezpieczonym przed takimi sytuacjami. Do tego jeszcze oczywiście kask. Bo bez kasku się nie da. A druga rzecz, że założenie kasku powoduje opcję zwolnienia jednej ręki, bo lampka nam się pojawia na kasku, nie musimy trzymać jej w ręku. Także wreszcie mam możliwość pracowania dwoma rękoma, a nie jedną. No i w drzewach bardziej, bo drzewa powoli będziemy gładzić. Ale tęsknię za tymi dużymi sztolniami, wiesz, za takim... Spokojnie. Będzie dzisiaj duża. Która? Dzisiaj do Gustawa. No, ale to będzie, wiesz, hardcore taki nielinowy. Nie. A mi chodzi o liny właśnie. No, boję się Gustawa, ale damy radę. Damy radę. Pewnie, że tak. Jak ty jesteś, to damy radę. I teraz Tomek. Wolna. No, jeszcze tu nie dobrze. Gdzie wolna? Już puścił. No nie puścił. To się chyba zaczepił. Nie, kurwa, wolna. Lina jest wolna w momencie, kiedy już nie ma tam nikogo. No poszedł, ale nie wiem, czy on pociągnął za sobą linę. Może się nie wypiął. Dobra, chyba jest luźna. O. No teraz dopiero. Tak, stąd się wychodzi. To będzie się martwić później. Zawsze wychodzę z takiego założenia. Tak jak do siódemki wchodziliśmy, też była taka sytuacja. Kurwa, okay, nie mogę. Nie polecisz, tylko sobie za oczko tutaj już, no. Tu nie. Tak, dobrze. Tam ok. I na dół. Prawą ręką na bit. Aha, dobrze, kurwa. Dobrze. Dobrze. Tomaszu, dobrodzieju. Jest dobrze. Czyli o ty, nie? Co wezmę sztuki w linie? Masz sobie włączone nagrywanie? Tak. No, to jest. Tak. Jakby chcieli ten, w razie czego jakbyś podbił pod kwiata z jazdy na obie. Na szybkość? Nie, to jeszcze nie tym razem. Aha, jeszcze może lampkę włączę. Bo wtedy lepiej będzie widać. Trzyma. Aha, kurwa, patrzę na to, wie co tu się dzieje. To żeby nie tarło. No. I uwaga na polce. Tak, tak. To idzie. Tych bolców nie ma. Z dwóch stron. Opa. Opa. Rozpinimy się. Kamil, zaufaj Andrzejowi.
Ufam, ufam. Gwarantuję ci, że będzie dobrze. Dzisiaj w ogóle pierwszy zjazd Kamila będzie. Lina wolna. Opa. Teraz nie wiem, w którą stronę tutaj. A w którą stronę? Tam chyba poszli, dobrze. No to idziemy tam. Mokro tu. Fajnie. Opa. No wolno oczywiście. No dobrze, że założyłem kombinację. O, sztolnia złotych wołów. Ona taka trochę magiczna jest. Bo to jest taka sztolnia, gdzie idziemy tylko odcinkiem tej kopalni. W związku z tym... O kurde, i co, tu jest szyb, niższy poziom? Tak, to jest szybik na dół. Czy tam jakieś poziomy były? Chyba coś było, ale teraz nie pamiętam. Kilkanaście chyba do 20 metrów głębokości. O kurde, ktoś nurkował tutaj? Jest to możliwe. Myślę, że nurkowanie jest fajne. To może tutaj się zmienia w tym szybie, chyba tak jest mniej. Ale dużo mniej, czy troszkę mniej? Kilka metrów. Chyba widziałem mniej. Ale i tak lepiej tam nie skakiwać. Dobra, zobaczcie, korytarz jest jakiś specjalnie szeroki. No, wysokość około 2 metrów, myślę, jestem w stanie się tutaj przedostać dosyć wąsko, ale ona była kuta ręcznie? No bo takie wrażenie sprawia, jakby mimo wszystko tutaj te skały poukładane bardzo ładnie. Bardzo ciemne te skały są. Tutaj jakaś mineralizacja, albo to grzybki. W miarę nowe. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Wygląda to super. Co my tu mamy? Pewnie cache znalazł? Tak. Znalazłem cache. Geocaching. Nazwa skrzynki. Coś w środku nie będę sprawdzał. Zrobi to Kamil. Będę ciekawy, czy to znajdzie. Nie będę podpowiadał na początek. Tu już się stalaktyty, stalagmity robię. Dobra. Ja sobie tutaj zrobię wyjście, bo już idą chłopaki. Będą chcieli tu wyjść. Czekaj, bo tam się nie miniemy. Tu się miniemy, tak. Jakbyś się cofnął pół metra, było dwa. Okej. Okay. Jak tam? Fajnie, doszedłem do końca. Proszę panowie. Tylko tam proponuję pojedynczo wchodzić, bo już zaraz koniec jest. O, a tu jakiś gumis jest. Zielony ludek. Dla wleśnicy. Fajne te pomieszczonka są, bo fajne, to jest super jest. I fajnie ładnie kuta tak pod kątem, nie? No, bo ona co? Ona była wybierana. Czyli to nie jest typowo kuta, tylko bardziej na zasadzie wybierania złoża. No bo to było... Bo to jest obwalone chyba, nie? Później do jednego dużego kompleksu. A. Nie myślałem. Ale tutaj widzę jest dosyć dużo. Co to jest, grzyb czy minerał? Widać, że jakiś grzybek. On taki... Tam wcześniej były, za tym obwałem widać takie rudy. No ale co, tu wygląda jakby jakieś żelazo było. Żelazo. Zobaczę, co. Ale super jest. Ale wody dużo w szybie, nie? Aż się przelewa. No, wody jest... Praktycznie jest cały suczek. Jak, do samego dna? Do samego dna. Co ty mówisz? No nam się nie udało. No niestety, nie ma opcji, ale zobaczcie. To jest ta komora obwałowa, no ładne kilka metrów tego się tu zjawiło. Dobrze, że jest możliwość przejścia. Czasem zawał, jak się pojawia na ziemi, to zostawia przejście na górze. Czasem jest tak, że po prostu zasypuje przejście. W tym wypadku na całe szczęście jest możliwość chodzenia tutaj. No dzisiaj ciepły dzień, a tutaj niestety ciepło jest. Choć liczyłem na to, że będzie troszeczkę zimniej. Nie, że narzekam,
Bo jest fajnie, zobaczcie. Tej pozostałości rury. Prawdopodobnie rury odpowietrzającej. Sprawdzam. Zawartość tlenu. Wszystkiego, wszystko ładnie. Pięknie w normie. Czujnik już działa. Także mogę sobie swobodnie mieć większe prawdopodobieństwo, że mój czujnik będzie ostrzegał w odpowiednim momencie. Dziwnie to wygląda. Zobaczcie, stoję w tej chwili pionowo, a to jest, cały korytarz jest wybrany bokiem. Te skały, one się gdzieś tutaj ścierały i spowodowały, że pojawiły się złoża, które warto było wybierać. Prawdopodobnie to są właśnie te elementy wybierane. Dużo, dużo takich metalicznych rzeczy, zobaczcie. Lepiej nie ruszać, żeby nic nie odpadło, bo później możemy się deczka zdziwić. Ale przyznam się, że to jest sztolnia, którą zawsze chciałem zobaczyć. Zawsze była dla mnie taka magiczna, bo to samo wejście i później jeszcze dodatkowo te korytarze. Bardzo, bardzo fajne. Ekipa już idzie. No, oni chodzą może szybciej. Jedni się... Nie ma. A ja sobie dzisiaj pozwoliłem na to, żeby przejść się powolutku, żeby wam pokazać. Ktoś ostatnio powiedział, że biegam. No to nie biegam. To już widzieliście. Ale jeszcze zaraz spróbujemy tam z drugiej strony. Nie wiem, czy po tym wejściu jest możliwość podejścia. O, mamy pomieszczonkę znowu. Jakieś butelki zostały. A od wejścia w drugą stronę też coś jest? Nie, to jest obwolone. Tam było główne wejście kiedyś. Aha, i wejście było z zewnątrz? Tak. A my wchodzimy szybą techniczną. Tak. No to nie mamy niestety szczęścia, żeby zobaczyć, co jest na dnie szybu. A ty byłeś na dnie? Kurde. Drugi poziom. Aha. Ale byłeś? Nie. Zdarza się, że wody jest bardzo mało. Prawie jeszcze do tego strofu. O, ważnie jest praca. No, bez kasku to lipa jest. No. I co, i można tam zejść? No nie wiem. Nie, to jakbyś zbudował stanowisko, to by zjechał, nie? Kurde. A wygląda to naprawdę megaśnie. Może znajdziesz gdzieś ten zdjęcie, jak są, to rzucić do filmiku, jak jest głęboki, bo jest głęboki. A może ktoś nurkował tutaj? Nie wiem. No fajnie by było poszukać. Jeżeli macie takie informacje, zostawcie w komentarzach. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Czy... Kamil, jak się zjeżdżało? Dobrze, bardzo przyjemnie. Fajnie, nie? Troszkę wąskie jest, ale luz. Przy wyjściu będzie tak robaczkowo, ale... Wiesz co, ale to może być fajnie, bo się zaprzesz, no. Dlatego... Jest to, że można odpocząć, więc... Tak. Znaczy tu nie ma co udawać, bo tam jest ile lat? 8 metrów, 10? Kurde, ten szyb aż kusi. Kusi, nie? No. To proponuję się rozbierać i... Mówisz? Ale zobacz, z tamtej strony... Kurde, stamtąd jak świecisz, to teraz widać, jak tam obudowa jest zrobiona. Olo, rewelacja. Gdzieś tam głębiej po barwach, tak jest belka taka. Ale świecisz po lewej bardzo. Ale widać, że tam jest zejście. On bardziej jak upadowo wygląda. Tylko tyle, że no dosyć stroma. On przypomina mi bardzo ten szyb tej sztolni tam, jak się jedzie na Mogliszówkę, tam co jest ten park. W Siódemce. Tylko, że w Siódemce troszkę mniejszy jest. Ale w Siódemce jest prosty. To jest prosty, to jest pochyły. Chyba tak dwa jak nas jest też pochyły. Też jest, tak, jest pochyły. Ale też na uskoku jest robione, myślicie, czy jest kuty? Nie, no, tam wiadomo, że jest wykuty. Raczej kuli. No, ale w sensie tym, że gdzieś tam wybierali materiał, czy nie? Czy tam chyba są jakieś niższe poziomy? Tak, jest jeden poziom, taki on ma z 80 metrów korytarz. Tak to wygląda, drodzy państwo. Jest jeszcze tyle rzeczy do odkrycia. Do pokazania. Kamil, znalazłeś geokasz? Nie. Ha, a ja znalazłem. Gdzie? Na końcu? Na końcu jest. Usiąść. Jest na na obudowie. Nie wiem, czy jest długopis, ale na obudowie jest włożony. No, super. Dobra, to my się powoli szykujemy do wyjścia. Chyba tak.
Jak Andrzej mówi, że nagrywa się, to znaczy, że się nagrywa. Że tak ma być. I że to jest prawidłowe podejście do całej sytuacji. Tutaj oczywiście nawalone wszystkiego. Ja troszkę się mocę i brudzi. Szkoda, bo bardzo ładna lina. Opa. Dochodzimy sobie jeszcze do tego miejsca. Oj, to jeszcze nie tu. Tutaj mamy, dobrze. Co my tu mamy? 8 metrów do góry. Czyli wbijamy się do piersiowego. Nie trzeba się wypiął tam, bo nic nie krzyczał. No nie, wszystko jest ok. Przynajmniej powinno być ok. Bierzemy małpę, tak zwaną planietę, i wpinamy sobie tutaj. Kamil, no. Mam taką prośbę, mógłbyś mi naciągać linę? Mógłby. Z dołu, bo będzie mi się po prostu dużo lepiej wszystko wybierało. Dla ciebie wszystko. Och, dziękuję. Dzień dobry. Ja tutaj tylko na chwilę. Dobra, dobra, puść. Lina wolna. Widzicie, fajne. To staruszku. Staruszku, kurde, o połowę szybciej od ciebie wylazłem. Starszy, a jednak mimo wszystko idziemy. Co? Sapisz. Kurwa, sapisz. Jaram, kurwa, paczkę lekko dzielę. Powiedzieć ci, co było wczoraj? To wczoraj. Przypomnieć ci? No. Byłeś jako pani Stanisław? No. No. Zapędziliśmy się za tym kamieniem. Co tutaj się działo? Wydałem do góry. No. Tak czy inaczej, drodzy moi. Na kopalnię to motkiste. Udało się. Jesteśmy w tym momencie już na samej górze. Masakra. Jeszcze tak wychodzi Kamil. Ale sobie świetnie, znaczy, uważaj, bo nad tobą jest w tej chwili w różnych porach roku różnie może z tym być też. Kawał betonu. Na poziomy wody są. Mhm. Jeszcze się wciągnij. Jeszcze się wciągnij. Tam już jak w jaskiniach. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest jego debiut dzisiaj. Julia, weź. Jestem z niego dumny. Hoj. Dobra. Powolutku się wypinaj. Nie to, nie to, nie to, nie to. Możesz odpiąć i pójść na bok. Andrzej tam sobie poradzi. Wypnij się najpierw z krola. No, zabieraj go z dołu. Wypnij, wypnij. Na dół troszkę. Aha, o. I teraz takim, o. No, ty no, to... no, 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 no. Coś tam leci. Andrzej, już wchodzisz? Nie, ale tam. Już myślałem. Chodź. Chodź, ja cię przyjęcę, kurwa. Brawa cię. Chodź daj. Tak na smyczy. No, teraz wypinamy tak. To z tym Dan coś mi poszło nie tak. Dobra, zaraz będziemy kombinować. No i zostało już w tym momencie zrobić krótkie podsumowanko. Temat ogarnięty. Spełniło się po części moje marzenie, bo bardzo chciałem wejść do tej sztolni. Udało się. Już wracamy. Na spokojnie, szczęśliwie po lesie. Zresztą te tematy leśne, jak sami widzicie, towarzyszą nam od dłuższego czasu. Tak czy inaczej, wracamy i lecimy dalej. Depozyt, tak, sztolnia depozytowa. Dobrze, że tu nie ma opuszczonego domu. Dobra, nic nie mówiłem. I chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj jedziemy jeszcze w miejsce, w które nie wlazłem, a tym razem mam zamiar wejść. Także w następnym vlogu
Zobaczycie, czy dałem sobie radę. To znaczy, znając możliwości ekipy, z którą jestem, to nie mam innego wyjścia. Bo nawet jak powiem, że nie wchodzę, to mnie zwiążą i wciągną do środka. Także do zobaczenia z Gustawa następnym razem. Trzymajcie się.